Dzień, witam was wszystkich moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Zet i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Clash Royale. Na moim kanale, moi drodzy, tak. Ogólnie nie będę przedłużał jakoś bardzo wstępu, od razu wam powiem, o co chodzi. Zresztą chyba widzieliście już to właśnie na miniaturce. Tak więc, moi drodzy, tak. Pierwsze co, przepraszam za włosy. Drugie co, dziękuję za 60 subów. A trzecie, moi drodzy, tak. O co w tym chodzi? Sami zobaczcie. Pierwsze co, zobaczcie na ten deck. Golem, Nightwitch, gobliny, mega minion. No i teraz zaczyna się ostra zabawa. Tornado, Delok, Zap, Poison, no sami zobaczcie, o co tutaj chodzi w ogóle, moi drodzy. Ja nie wiem, jak ja to w ogóle wygrałem, ale nieważne jest to, że wygrałem, bo wygrać to w sumie mógłbym z każdym, tak? Ale niestety ten gościu, jak sami tutaj możecie zauważyć, moi drodzy, on jest 106 tysięcy światów, znaczy był w najlepszym sezonie. No teraz troszeczkę się opuścił, ale jest połowa sezonu, więc można mu to wybaczyć, bo jeszcze chwilę czasu ma. Ale moi drodzy, o to chodzi tutaj, że gościu jest naprawdę bardzo, bardzo, no dobry, no jak jest 106 tysięcy świata, no to musi być chyba dobry, prawda? No i sami zobaczcie, że ja z tym golesiem wygrałem takim deckiem, tak troll deckiem. Tutaj mamy 4, moi drodzy, spele. Rozumiecie to? 4 spele w golemie? Ja tego nie rozumiem, ja nawet sam dotychczas nie wiem, jak udało mi się to wygrać. Naprawdę, nie wiem, jak ja to wygrałem. Zresztą sami zobaczcie, jakim ten gościu grał deckiem. Ten gościu grał w 100% normalnym deckiem, nawet bardzo, bardzo ciekawym deckiem. Ten deck jest ogólnie ciekawym deckiem i kiedyś wam go chciałbym pokazać, bo jest tutaj wszystko, co potrzebujemy. Jedynym właśnie problemem tego decku jest to, że nie mamy jak zbijać kolektorów przeciwnika. Ale wam go pokażę. Dobra, moi drodzy, nieważne. Ważne jest to, że udało mi się wygrać 106 tysięcy kolesiem, mając, moi drodzy, 4 spele i golema. To jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Dobra, lećmy sobie, obejrzyjmy sobie ten mecz lepiej. Ale naprawdę, powiem wam, no kurde, aż mi tak dziwnie się zrobiło. Patrzę później, co, tak się zastanawiałem, prawda, w trakcie walki. Kurde, jaki to musi być nobrze. Ja wygrałem z tym jakimś troll deckiem. No specjalnie po prostu sobie wziąłem, coś tam sobie kombinowałem. A mówię, a zagram sobie tymi właśnie czterema. Czekajcie, ja tutaj dam na chwilę jeszcze pauzę. Zagram sobie nawet tymi czterema, moi drodzy, spelami tam na grandzie. A co mi tam szkodzi, prawda? Chociaż już mi się gemy kończą. No ale mówię, no dobra, raz się żyje, tak? No i kurde, raz się żyje, że wygrałem ten mecz. Patrzę na później na tabelę, ile gościu miał puch, a gościu jest 106 tysięcy. I tak, o kurde, no to niezły deck. Dobra, lecimy, moi drodzy, z oglądaniem. Nie ma co tutaj przedłużać. Pokomentuję troszeczkę dla was. Ogólnie tutaj on też grał golemem. Bardzo, no zresztą fajnym deckiem, mówiłem wam. O wow, nawet nie wiem, dlaczego tutaj dałem wow. No i moi drodzy, tak. Tutaj wystawiałem dosyć ofensywnie tą Nightwitchkę, ale wydaje mi się, że dosyć dobrze ją wystawiłem. Teraz tak, Poison tutaj wleciał, żeby... O, patrzcie, w ogóle to jest zagranie meczu. To mnie bardzo rozbawiło, to co zrobiłem. Ponieważ przeciągnąłem Nightwitchkę do tego Poisona, w ogóle do tego Poisona. I jeszcze jak się golem rozpadł, to jest najśmieszniejsze, jeszcze tą Nightwitchkę zgasił ten golem, więc powiem wam szczerze, że tornado plus golem nie jest złą opcją, przysięgam. No tutaj troszeczkę słabo zagrałem, bo nie wiem, czy aż tak bardzo potrzebnie zagrałem tego mega miniona, bo przez to, że zagrałem mega miniona, on mógł teraz postawić właśnie kolektor, Elisk kolektor. No ale teraz nie ma za bardzo co tym się bronić, chyba że walnie tego zapa, chociaż pamiętam, że chyba on nie walnął tego zapa i dużo mu zadałem, dokładnie. No i teraz chyba leciałem na lewą stronę, o ile pamiętam, bo ta walka już troszeczkę temu była, tak? Ale leciałem chyba właśnie tak, Nightwitchką tutaj zacząłem, w sumie nie wiem dlaczego Nightwitchką, ale nawet to nie była zła opcja aż tak bardzo. Ogólnie dlaczego, moi drodzy, leciałem na lewą stronę? Po pierwsze dlatego, że prawą stronę już mam gdzieś tam na spele, prawda, na Poisona i Deloga albo Poisona i Zapa. A po drugie, moi drodzy, leciałem na lewą stronę, ponieważ on postawił Elixir Collector na lewą stronę. I przez to mogłem wystawić właśnie Poisona, który właśnie może niszczyć, chociaż i tak, nie no, inaczej to wystawiłem, ale mógłbym po prostu, gdyby mój przeciwnik nie dostawił tego spamu, który on sobie gdzieś tam dostawił, to mógłbym mu na luzie po prostu niszczyć, że tak powiem, moi drodzy, ten Elixir Collector właśnie poprzez Poisona. I to jest naprawdę dobre zagranie. Jeżeli przeciwnik wystawia Elixir Collector na lewą stronę, to wy zawsze wysyłacie waszego golema na właśnie na tą stronę, gdzie postawił Elixir Collector, ponieważ właśnie możecie postawić jakiegoś tam Poisona, Lightninga i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Tutaj wystawiłem gdzieś tam gobliny, żeby ten gościu w ogóle tutaj się pomylił. Wystawiłem tutaj gobliny, żeby właśnie, jak to się nazywa, żeby zgasiły właśnie tego golema, zanim on się tutaj rozbije przez wieżą. No i teraz wydaje mi się, że tak, tutaj już na luzie. Teraz lekką przewagę właśnie mój przeciwnik zaczął zdobywać. Przez to, że wystawił ten kolektor, on na pewno dużą teraz przewagę sobie gdzieś tam uzyskał. Ale ja postanowiłem, że zagram szybko, bo jeżeli bym zagrał wolno, to jestem w 100% pewny, że bym tą walkę przegrał.
Jestem pewny, bo wtedy on jakbym gdzieś na przykład tego golema wystawił gdzieś tutaj, to wtedy zanim ten golem by gdzieś tak tutaj doszedł, no to to już albo Nightwitchka by go zgasiła, albo Lumberjack, albo mi by tutaj jakimś kolektorem nawet jeszcze wyjechał, żeby ten golem właśnie tutaj nie doszedł. A jak wystawiłem takiego szybkiego golema, to zablokowałem mu, moi drodzy, dojście do... żeby po prostu wystawił, wiecie, jakiś tutaj kolektora, on w ogóle miał jeszcze, jak to się nazywa, tornado, więc on mógł mi dużo rzeczy zrobić. No, co my tutaj mamy? Tak, ten golem sobie na luzie dojdzie, jeszcze tego golema ogólnie tutaj ściągałem poisonem. Wiecie dlaczego ściągałem, znaczy tornadem, wiecie dlaczego ściągałem? Dlatego, żeby właśnie, jak golem się rozbije, żeby on zgasił jego push. No tutaj zagrałem po prostu, no tutaj już grałem chyba na czas, o ile pamiętam, bo już tutaj za bardzo szans nie miałem. Nawet chyba wysłałem tak, wysłałem nawet poisona właśnie na prawą stronę. No i tutaj gdzieś wysyłałem właśnie tak Deloga i tutaj się bawiłem już tornadem. No tutaj powiem wam szczerze, jeżeli ta walka by potrwała jeszcze minutę, to na pewno bym to przegrał, bo już później szans nie miałem. Ale przez to, że walka to trwa 3 minuty, no to udało się to dosyć w ładny sposób wygrać. Chcemy zobaczyć jak, moi drodzy. Tutaj jeszcze ten golem sobie dojdzie z jego strony. No i zobaczcie, na pewno on by to na 100%, moi drodzy, wygrał. Gdybym ta walka właśnie tak jak mówię, potrwała minutę dłużej, to na pewno bym tą walkę przegrał. Nawet pół minuty, to na pewno byłaby porażka. No ale tutaj nie wyśmiałem mojego przeciwnika. Nie lubię raczej się śmiać z moich przeciwników. Nawet jeżeli przegrał, tak, to raczej trzeba mu oddać szacunek za to, że w ogóle gra na grandach, tak? No i tak ten deck się prezentuje, moi drodzy. Bardzo ciekawy deck, jego i mój. Jego i mój ze względu, mój ze względu na to, że jest troll deckiem i udało się nim wygrać na top 6000 gościa, a jego ze względu na to, że to dosyć dobry deck. Ogólnie ja sobie ten jego deck skopiowałem nawet i trochę nim tutaj dziś pograłem, dokładnie. I powiem wam, że jest dobrym deckiem. Dobra, to było na tyle, moi drodzy. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten filmik. Jeszcze raz, jest mi bardzo, bardzo miło, że teraz naprawdę aktywność, kurde, tak wzrosła. Taka aktywność, naprawdę wiem, że to jest wasza zasługa, bo często was właśnie proszę, że pokażcie filmik kolegom, a coś tutaj pokażcie koledze, kuzynowi i tak dalej, więc bardzo dziękuję. Jest mi naprawdę niezmiernie miło i no nie no, ciężko mi to wyrazić słowami, ale serio, bardzo, bardzo się cieszę, że ta aktywność powróciła po tak długiej przerwie. Oraz, no oraz po prostu wam dziękuję, że mnie oglądacie. To było na tyle, moi drodzy, wielkie dzięki. No i powiem wam taką małą radę. Nie grajcie tym deckiem z 4 spelami. Nie grajcie, to był taki troll deck, on się nie sprawdza. Uwierzcie mi, on się nie sprawdza, ja nim próbowałem dalej grać, ale on się po prostu nie sprawdza. Więc, no tak to by wyglądało, moi drodzy. Dzięki wielkie za oglądanie. No i to było na tyle, dzięki jeszcze raz. No i cześć.